Kuba, tak zerkałem ponownie na te tabelki z prędkościami, to nie wyglądało to dobrze, ale kwalifikacje chyba udane. No nie wygląda to dobrze z tymi prędkościami. Niestety to jest tak, że potrzeba trochę więcej czasu jeszcze, żeby przyspieszyć, że tak powiem. Przecież na następnych obozach będziemy nad tym pracować. No dziś staram się robić co mogę, no ale tak w jednym skoku to ciężko jest to zrobić. Jest takie zmęczenie po tych zgrupowaniach w Słowenii i tych paru dniach startów, czy nie? Może minimalnie jest, ale ja jakoś tego tak, przyznam się szczerze, nie odczuwam tak bardzo. Za tobą już kilka miesięcy treningów z kadrą A. Stan kadry B pozostaje wiele do życzenia. Jest sporo różnic w tych planach treningowych, czy to jest bardzo podobne? Plan jest taki sam. Taki dzień w deszczu to jest dla was efektywny, czy bardziej męczarnia jakiegoś typu? Ja powiem tak, kiedyś było tak, że nienawidziłem skakać w deszczu i jak przechodziłem na skocznie, były zawody w deszczu, to byłem totalnie zdemotywowany. Ale tak się akurat złożyło, że w tym lecie mieliśmy parę takich treningów, kilkanaście nawet można powiedzieć, w deszczu. No i tak jakoś się do tego już trochę przyzwyczaiłem i nie demotywuje mnie to. Jakie zakończenie tegorocznej edycji letniego Grand Prix Cię zadowoli? Dobre skoki, to mnie zadowoli. A dobre skoki to powinny dać? Dobre miejsce. Czyli? Czyli dobre miejsce. I tego dobrego miejsca życzymy, Kuba. Dzięki. Klimek, na wstępie gratulacje za wykonanie misji. Wygrałeś Continental. Czym jest dla Ciebie ten sukces? Sukces, uważam, no nie miałem innej drogi. Po prostu byłem skazany na puchary kontynentalne od początku sezonu, bo jestem w kadrze B. Także obstawiałem te zawody. Początek sezonu był lepszy, później troszkę testowaliśmy różne sprzęta i nowości, także ta forma falowała, ale znowu się po jakimś czasie wychodziła jeszcze wyżej jak była, także no ogólnie sezon letni się kończy i uważam ten sezon za taki całkiem solidny sezon. Spodziewaliśmy się takiego zaciętego boju z plusem Paszkę. Oczekiwałeś, że pójdzie tak łatwo? Nie skupiałem się nad tym. Po prostu chciałem skakać swoje skoki na to, co było mnie stać w danej chwili. I nie odchodziłem gdzieś głową poza tym. Cały czas koncentracja na tym, co miałem robić. Jest wygrana w generalce, ale taką rysą pozostaje brak dodatkowej kwoty z drugiego periodu. Jak ty do tego podchodzisz? No, co zrobić? No, niestety, tak jak mówię, sezon się zaczął, zaczął się lepiej, później ta forma trochę falowała. I te skoki pod koniec sezonu letniego, te puchary kontynentalne, to nie były dobre skoki, ale... Głowa mnie puszczała na to, że mogę walczyć z zawodnikami tam w pucharze kontynentalnym w czołówce. Tak? Dla Ciebie było to długie lato, bo zaczynałeś już w lipcu, potem wygrany Puchar Beskidów, dalej Japonia, Rosja, Norwegia, teraz Niemcy. Czujesz takie zmęczenie materiału, czy nie? Czy ja wiem, no były gorsze zawody i... No nie źle, no wiadomo, dużo tego lata po prostu jeździłem się po tych kontynentalnych, Rumunie, nie Rumunie i to naprawdę są takie podróże nieciekawe, naprawdę, ale jakoś przeżyłem, dobiłem prawie do końca tego sezonu, jutro, także kończymy jutro sezon, ale jeszcze dużo pracy przed nami i będziemy dźwigać swój poziom cały czas do góry, aby te skoki były coraz lepsze. Wiemy, że skaczesz na własne nazwisko, natomiast co mógłbyś powiedzieć o tej pracy w kadrze B, ponieważ wyniki Twoich kolegów troszkę nas niepokoją. Ta współpraca z Radkiem Żydkiem układa się prawidłowo? Nie skupiam się tak samo, bo no, to jest sport indywidualny i chciałbym też chłopakom pomóc, ale no, niestety tu każdy musi pracować na swoje konto i nie będę się wypowiadał, bo też miałem gorsze sezony i to nie jest takie, że no, gdzieś jest jakiś błąd, ale myślę, że to wszystko
jeszcze jest do wyciągnięcia, bo do sezonu zimowego może nie jest jakoś bardzo długo, ale tak mówię, tak już powiedziałem, że z formą jest jak z dziewczyną. Przychodzi i nie wiadomo, kiedy odejdzie. O podium będzie pewnie ciężko, tak jak było w Kakubie, gdzie byłeś trzeci, natomiast jaki wynik Cię tutaj usatysfakcjonuje na koniec lata? Dobre skoki, myślę, że dadzą mi radość no i wiadomo, no, wynik też chciałoby się jak najwyżej, no i byłoby fajnie, no, ale bardziej koncentruję się na tym, żeby oddać jednak to co trener mi każe i no, dać po prostu dobre skoki. No to życzymy w takim razie realizacji tego planu. Dzięki, Klimek. Dzięki.